No a kuku, kolejny odcinek z serii Baba i Chłop. Ja wiem, że połowa kobiet ucieknie z tego kanału, ale mnie to w ogóle nie razi. Temat, weźmiemy, zarzucimy taki temat oszczędności. O! To jest dobry temat, szczególnie w dzisiejszych czasach, nie? I teraz tak. Wpływa jakoś tam kasa do budżetu gospodarstwa domowego. Obojętnie z jakich kierunków, czy to kurde 500 plusy są, czy minusy są, czy pierą wie co. Coś tam na kupce się nazbiera. I potem jest problem. Jak nie ma pieniędzy, to nie ma problemu. Jak nie ma pieniędzy, to każdy idzie w swoją stronę z kopaczką i kopie, żeby te pieniądze przynieść. To nie ma problemu. Ale nie daj Boże, jak są pieniądze, o, to się zaczyna problem. I teraz tak. Każdy ktoś tam nakopał, przyniósł i wysypał to na kubka, jak kartofle. I teraz jest problem, żeby to podzielić. Wiecie, kiedyś, kurde, wszystko wysypali na kubka, przyszedł wódz indiański, powiedział, każdy dostanie po jednym kartoflu, a reszta do mojego namiotu i spokój. No. Ale w małżeństwie nie ma tego wodza. Bo teraz ma być, wiecie, równowaga. Nie, pomiędzy chłopem a babą musi być równowaga. I teraz każdy ma tyle samo do powiedzenia. To nie ma tak, że jeden ma więcej do powiedzenia, a drugi mniej. Obojętnie ile kto nakopał już, to w ogóle nie wnikamy. Bo może też być tak, że kobieta więcej nakopała. Czy tam więcej chrustu do domu przyniosła i teraz trzeba to podzielić. I teraz, kurde, jest problem. No nie mógł kto to podzielić. I teraz oni między sobą muszą się dogadać. A każdy, przy tym, jak miał czas z tą kopaczką poszedł kopać te kartofle, to już tam swoje myśli miał, co z tym zrobić, jak on nakopie tych kartofli. Nie? Kartofle jako pieniądze w tym momencie. I teraz się zaczyna cyrkus. Kobieta już tam miała, czyli baba już tam miała dawno plany. Tu se silikon cykna, tam se coś zrobia, a może się kurde ucho podwyższa, a może kurde tu się naszprycuje trochę do dziuba, a może jaki pazur się dom zrobić, albo halusy, czy jak one się nazywają, halusy? Ja te krzywe palce takie w nogach, albo halusy się dom wyprostować, albo coś, nie? Ona już tam miała swoje plany, nie? Tylko w większości tej plany ona może z dobrego serca też to chciała zrobić, żeby spodobać się temu swojemu chłopu. Problem tylko polegał na tym, że ten chłop i tak już jest do niej przyzwyczajony. I choćby ona se kurde kaktus na głowie zasadziła, to on ją tylko potrzebuje, i to przeważnie jak baba się starzeje, to ona chce po ciemku, to on i tak nie widzi, czy ona ma owoce zrobione, czy pazury przyklejone, czy coś. Tego nie widzi. On przyjdzie do domu, światło gaśnie, idą do kurde do łoża i coś się tam dzieje. I potem idą spać. I tak się to kurde dzieje. Także w jej mniemaniu ona inwestuje w siebie po to, żeby się temu chłopu podobać. Czego on w ogóle nie zauważył, nie? Bo wiecie, on i tak wie, że ta baba jest, kurde, to jest jego baba, to się do niej przyzwyczaił. I jak ona wygląda, czy ona ma tam, wiecie, kudły tak zrobione, czy krótsze trochę tamtego. Czasem może się nawet wystraszyć, bo powie, kurde, jakoś nowo przyszła, nie? To się zdarza, jak większa zmiana taka jest, nie? Włazi do domu, patrzy, ktoś siedzi na tapczanie i trochę inaczej wygląda. To nawet i taki chłop się może czasem kapnąć. Ale ogólnie to jemu to jest obojętnie. Nie? Wiecie, jak u nas naturalnie tyle silikonu już napcho,
że on na tej samej desce z łóżka musi spać, że go to wypychło z łóżka już, kurde. To robi mu się niewygodnie. To on też wtedy będzie, kurde, reagować. A dopóki tam jeszcze miejsca jest na jednym boczku, żeby się przespać, to chłop tego w ogóle nie zauważy. Ale ona inwestuje w siebie, po to, żeby się chłopu podobać. I teraz tak. A chłop w tym czasie, jak kopał te kartofle, to on sobie już, kurde, miał inne myśli, jak te pieniądze wydać, nie? On tam już myślał, kurde, jak se te życie ułatwić. Młota kopaczka w ręce, blazy na łapach, kości go bolą, ledwie żyje. I chłop już te pieniądze, kurde, on już widzi siebie, jak jedzie na tym traktorze. Patrzy się, kurde, po lusterkach, jak te kartofle tam wylatują. I wszystko jest dobrze, żeby se te życie ułatwić. Czy tam, to jest tylko przykład z tym traktorem, czy gdzieś tam zainwestować, czy kupić jakąś maszynę, na której idzie coś zarobić, coś kupić, sprzedać, coś, wiecie o co chodzi, żeby powiększyć ten z worka kartofli, żeby zrobić 2, 3, 4. O! Nie? Tak chłop już ma takie, kurde, inne myśli całkiem. No i teraz, kurde, jest to właśnie to zderzenie, nie? I taki, kurde, problem to jest ciężko rozwiązać. Gadki się potem zaczynają, nie? Bo jeden drugiemu nie wytłumaczy, jakie on miał plany. Wiecie, o co chodzi? Każdy te plany ma w głowie, ale oni nie umieją to ze sobą wymienić, bo chłop i baba nadają po prostu na innych falach. To jest całkiem normalne, to jest naukowo udowodnione. A po prostu inne procesy w bańkach się, kurde, dzieją. Ten chłop se widzi, kurde, już siebie, kurde, jakby, kurde, w chmurach fruwał na tym traktorze, tu, jak jedzie i tego, i pięknie, i taki świecący ten traktor, i taki fajny. A ona już widzi siebie na stole operacyjnym. Jak te silikony tam są wpychane. Jak to za szyją, jak te, kurde, jak te kremiki już będzie smarowała, kurde, bo teraz tu walą pod pachą, ale kiedyś to, wiecie, pod spodem siekali jak kosą. Tam naładowali grubo i tego, nie, czy więcej, tym lepiej, byle jakiego szajsy plastikowego, co się potem rozlał. Ale ona już widzi te kremiki, już, kurde, przeskanowała internet, jak ona te wszystkie, kurde, wiecie, te blizny, jak ona to zakryje i jak to będzie wszystko fajnie i tak dalej, nie? To jest właśnie różnica, tak, nie? To jest różnica w inwestycjach. I weź tu, panie, teraz z dwóch takich przeciwnych biegunów zrób coś, żeby to pasowało do kupy. Bo na jedno i na drugie nie starczy. To nie ma takiej opcji. Albo jedno, albo drugie. Oba kopali. Trzeba coś z tym zrobić. Idealna sprawa by była taka, jakby zainwestowane było w jednym kierunku, a potem przy następnym w drugim kierunku. No ale nikomu się nie chce czekać, bo każdy się starzeje. Wiecie, jak ona z zarzuconymi swoimi już na plecach chodzi, kurde, tyle czasu. Chociaż nie wszystkie tak mają. Niektóre mają ładne i same se je psują. I to jest głupota, bo po co to robić, takie coś. Ale to jest inna sprawa, na inny pogadulec. W każdym bądź razie, wiecie, chłopu to jest obojętnie, czy ona to ma z przodu, czy z tyłu. Jak to z tyłu jest, to on też się tym może pobawić. Wiecie, tak jest. Ale ona się z tym męczy, psychika jej siada i do tego dochodzi tak. Ten chłop już wie, że jak on się na to, nie daj Boże, nie zgodzi, co ona już ma w planach, to on będzie miał do końca życia przerypane. Koniec pogadulca.